bo nie wiem, czy doświadczyliście już tego, jak się mówi coś do kamery, a ma to słyszeć dużo osób. Jest to ciężkie doświadczenie. Także kamery są, już się do nich przyzwyczaiłam, ale przede wszystkim bardzo się cieszę, że wy jesteście. Dobrze, że jesteście. Naprawdę to jest dla mnie wielka radość i zaszczyt móc coś do was dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj, tu jeszcze mam jakieś takie ustrojstwo, zaraz zobaczymy, czy działa. O, działa. Ponieważ dzisiaj chcę z wami porozmawiać o łodziach i statkach. To nie znaczy, że będziemy sobie opowiadać, jak było na wakacjach, bo to już kiedyś tam było. Inne łodzie, inne statki. Dzisiejsze słowo w ogóle jest przebogate. Słowo mamy już w naszych zeszytach, które możemy rozważać. I tu próbowałam na początku właśnie skupić też naszą uwagę właśnie na tym słowie o paralityku. I to dzisiaj rozważamy. Rozważamy to, że Bóg jest wszechmogący i wszystko może. Ale równie mocne słowo jest dzisiaj w Ewangelii dzisiejszej. To jest Ewangelia z Łukasza, z 5 rozdziału Łukasza. Wersety od 1 do 11. Małe literki, ale wy macie dobre oczy, lepsze ode mnie. I jeżeli chcecie chwilę sobie skupić wzrok na tym, przypomnieć sobie, co to jest za tekst, to dam wam chwilę. To jest powołanie Szymona i powołanie pierwszych uczniów. Pamiętacie zapewne, Pan Jezus przychodzi, siada do łodzi Szymona i z tej łodzi naucza. I kiedy już skończył nauczać, to właściwie to, co powiedział Pan Jezus, to są dwa zdania. W tym całym długim tekście Pan Jezus powiedział dwa zdania. Znaczy powiedział więcej, nie? Bo tam z tej łodzi, jak mówił, to pewnie słów padło dużo więcej. Ale dwa zdania są zapisane przez Łukasza w Ewangelii. I pierwsze zdanie to jest, powiedział do Szymona, wypłyń na głębie, zarzuć sieci na połów. To było pierwsze zdanie, które powiedział. Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. Wiemy, jaka była reakcja Szymona, ale ostatecznie to zrobił, tak powiedział, na twoje słowo zarzucę sieci. Nie wiem, czy, bo to sformułowanie, to stwierdzenie wypłyń na głębie, ono się bardzo często przewija, nie? Jak tam mówimy o ewangelizacji, jak mówimy o naszym życiu, jak mówimy o różnych tam rzeczach, które powinniśmy zrobić jako uczniowie Jezusa, to bardzo często też to sformułowanie pada, wypłyń na głębie. Nie wiem, czy zastanawialiście się tak kiedyś dogłębnie, co właściwie Pan Jezus chce, no bo on to słowo, które mówi dzisiaj w Ewangelii do Szymona, mówi również do mnie i do ciebie, tak? Bo Ewangelia, która jest czytana dzisiaj w całym Kościele, nie jest tylko pamiątką tego, co się wydarzyło 2000 lat temu, ale ona jest tu i teraz skierowana do mnie i do ciebie, do tych, którzy ją czytają, słuchają, a nawet dla tych, którzy jej nie słuchają i nie czytają, to też. Ona jest dla mnie dzisiaj. Dla mnie, czyli ty też możesz powiedzieć, ona jest dla mnie dzisiaj, ta Ewangelia. I Pan Jezus do mnie mówi, wypłyń na głębie i zarzuć sieci. Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to dla ciebie znaczy, że masz wypłynąć na głębie? A ktoś ma jakiś pomysł? Ktoś, bo wiecie, to dla każdego może znaczyć coś innego. Tak? Wypłyń na głębie. To dla każdego może znaczyć coś innego w takim osobistym znaczeniu. Ale co to będzie znaczyło wypłyń na głębie dzisiaj? Pan Jezus do ciebie mówi, Damian, wypłyń na głębie. Karina, wypłyń na głębie. Iza, wypłyń na głębie. Janusz, wypłyń na głębie. Stracił mi się gdzieś. Nie mam go. Wypłynął na głębie. Dobra. Adam, wypłyń na głębie. I tak każde imię, tak? Pan Jezus wypowiada dzisiaj. Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. Co to znaczy?
Ja myślę, że Jezus ma już dość siedzenia w łodzi twojego i mojego życia. On ma już dość. On się już nasiedział, już naopowiadał, już nagłosił i teraz mówi: wypłyń na głębie i zarzuć sieci. Każe ci wypłynąć. Każe ci przestać chodzić po wodzie do kostek, każe ci wyjść z tej kałuży, w której ci się wydaje, że jesteś. Jak mówię jesteś, to ja zawsze mówię do siebie, nie? Także jesteś, to nie znaczy, że ja tylko mówię do ciebie, ale ja do siebie też mówię. To tak dla przypomnienia. Więc Pan Jezus ci mówi, wyjdź z tej kałuży, przestań puszczać te stateczki z papieru. Przestań puszczać te stateczki z papieru. Wydaje ci się, że zrobiłeś, że robisz jakiś wielki połów. Wyjdź z tej kałuży i wypłyń na głębie. I my chcemy się, bardzo często jest tak, że my chcemy się trzymać tego, co jest bezpieczne, co jest nam znane, o czym wiemy, że już to robiliśmy i to nam jakoś tam będzie wychodzić. A Pan Jezus nie chce tego, On chce głębi. On chce na głębie, On chce, żebyś wypłynął tam, gdzie jest najgłębiej, czyli puścił te wszystkie swoje zabezpieczenia, zostawił te wszystkie swoje rzeczy, które do tej pory ci tak pięknie wychodziły i tak cudownie się z tym czułeś i mówi ci, zostaw to i wypłyń na głębie. My mamy zrobić to, co Pan Jezus mówi, mamy działać, ale mamy działać na słowo Pana. Popatrzcie, Szymon odpowiedział, całą noc łowiliśmy i nic nie ułowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci, na Twoje słowo. Kiedy on sobie wymyślił, że będzie płynął i będzie łowił, to skończyło się to, jak się skończyło. Rano był zdezelowany, zmierzły, bez ryb, ale kiedy zarzucił sieci na słowo Pana, to zagarnęli takie mnóstwo ryb, że sieci się rwały. My mamy iść i działać, ale mamy to robić na słowo Pana. Cokolwiek będziemy robić, dlatego że sobie to wymyśliliśmy, że sobie o tym pomarzyliśmy i może to tak fajnie by było zrobić, to bardzo często będzie się to kończyć fiaskiem, będzie się kończyć niepowodzeniem, frustracją, będziemy mieli dość. Więc na słowo Pana. Robimy, działamy, ale na słowo Pana. Mamy robić rzeczy indywidualnie. O, Janusz jest, jak fajnie. Mamy robić rzeczy indywidualnie, działać indywidualnie, ale mamy też działać jako wspólnota. I tutaj pozwólcie na małą odskocznię z jeziora Genezaret. Przeniesiemy się do Chorzowa. Wiem, fajnie było nad tym jeziorem, ale trochę właśnie chciałabym powiedzieć o tym, co też nas czeka, co my chcemy, czy to, co my robimy, co robiliśmy do tej pory, czy to było rzeczywiście na głos Pana, czy to czasem nie było na mój głos, na Twój głos, nie wiem, na głos kogoś z rady, co nam wychodzi, co nam nie wychodzi, co chcemy zrobić, jakie mamy plany, jaką mamy wizję. Chciałabym, żebyśmy to wszystko sobie też jakoś dzisiaj powiedzieli. Wizja naszej wspólnoty. Może z tej strony stanę. Chcemy trwać we wspólnocie jako uczniowie Chrystusa, gromadzić się, by uwielbiać Boga, służyć innym, wzrastać w jedności i pogłębiać relacje między sobą, a przez podejmowanie dzieł ewangelizacji ustanawiać Królestwo Boże wszędzie tam, gdzie stawiamy nasze stopy. I to brzmi tak, wow, ale to się normalnie będzie działo. Natomiast chciałabym, żebyśmy też spojrzeli, mam nadzieję, że mi to tutaj będzie, o przepraszam, to nie to miałam przycisnąć, o, żeby, że to będzie trochę bardziej czytelne. Słuchajcie, my takim nadrzędnym celem, który nie my wymyśliliśmy, ale który jest też poleceniem Pana Jezusa, to jest ustanawiać Królestwo Boże na ziemi, tak? Rozszerzać to Królestwo, budować to Królestwo, jak to nazwiemy, tak nazwiemy, ale chodzi o to, żeby właśnie z Jezusem budować na ziemi Królestwo Boże. To, co On zapoczątkował, to nas chciał, żebyśmy my też brali w tym udział. Nas powołał do tego, żebyśmy w tym brali udział i rozszerzali to królestwo na ziemi.
Ja przepraszam tych, co tutaj siedzą, że tak czasami do was tyłem będę, ale możecie się przesiąść jakby co. Nie, dobra. I mamy takich pięć obszarów, w których chcielibyśmy działać w naszej wspólnocie. Takich pięć obszarów. Pierwszym takim obszarem i zarazem jakimś takim mocnym też charyzmatem naszej wspólnoty to jest uwielbienie, jak wiecie, tak? I to jest coś, z czego absolutnie w żadnym wypadku nijak nie możemy zrezygnować, nie chcemy zrezygnować, ponieważ uwielbienie jest... Ja sobie tutaj może będę stąd czytać, bo mi będzie wygodniej. Po pierwsze, uwielbienie to jest coś, jest modlitwa, która zawiera w sobie wielką moc. Wszyscy, którzy dawali, nie wiem, może nie jeden z was doświadczył czegoś takiego. Ja doświadczyłam, już nieraz się z wami dzieliłam, że kiedy naprawdę były sytuacje bardzo trudne w moim życiu, to co mnie ratowało od depresji czasami, to było stanięcie w uwielbieniu. To było stanięcie przed Panem i pośród łez, a czasami w jakiejś niemocy uwielbiałam Go. I wtedy przychodziło uwolnienie od wielu rzeczy. Przychodził Pan Jezus ze swoją mocą i działy się przeróżne rzeczy. A ja nie będę tutaj każdej jakoś tam szczegółowo rzeczy omawiać, ale chciałabym, żebyście sobie, nie wiem, albo pozapisywali, albo potem jak jeszcze raz sobie przesłuchacie tą konferencję, to żebyście sobie wynotowali pewne rzeczy, żebyście też mieli świadomość tego, po co my coś robimy, nie? Po co my tu przychodzimy uwielbiać. Że to uwielbienie to nie jest po to, żeby nam teraz tak fajnie było, tak pośpiewamy, mi się dzisiaj fajnie grał, albo Florek wcześniej. Będziemy tak śpiewać, tak będziemy uwielbiać, tak nabiorę takiej znowu chęci, ochoty do życia. To nie o to chodzi. Uwielbieniu staję przed Bogiem i uwielbienie też otwiera mnie na działanie Ducha Świętego. To jest niesamowicie potężna broń też w walce duchowej. Kiedy mamy jakieś problemy, pokusy, z czymś się zmagamy, z czymś sobie nie dajemy rady, to stawaj w uwielbieniu. Nie mówię, że tu w czwartek albo gdzieś tam, nie wiem, musisz koniecznie wyjechać. Wstań rano i zaśpiewaj. Zaśpiewaj pieśń uwielbienia albo uwielbiaj jakikolwiek inny sposób. Uwielbiaj językami, śpiewaj imię Jezus. Uwielbiaj. I zobaczysz, jak też twoje problemy się rozwiązują i jak też zły duch też bardzo często, zawsze na uwielbienie odchodzi. Uwielbienie rozpala w nas wiarę, bo skupia nas na Bogu. Nie skupiamy się wtedy na sobie, ale skupiamy się na Bogu. Musimy się nauczyć uwielbienia, ponieważ uwielbiać będziemy w niebie. Jak czytamy Księgę Apokalipsy, to tam nieustanne uwielbienie trwa w niebie, nieustanne uwielbienie. Na 30 minut zapada cisza, a potem znowu jest uwielbienie. Tak to obrazowo nam święty Jan pokazał, przedstawił w Apokalipsie. Uwielbienie jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła. To już mamy z katechizmu Kościoła katolickiego. I w katechizmie Kościoła katolickiego jest też napisane, że uwielbienie zespala inne formy modlitwy. A więc uwielbienie jest czymś ważnym, dlatego tak ważne jest, żebyśmy uwielbienie ustanowili, zrobili treścią naszego życia. Żeby to było tak, jak tutaj mamy pięknie napisane, żeby uwielbienie stało się stylem naszego życia, naszego i innych. Styl życia to nie ma być coś od czwartku do czwartku, tylko to ma być coś stałego w moim życiu. Czemu? To sobie tutaj teraz przeczytaliśmy, a jeszcze możecie sobie to raz w domu przeczytać. Drugim takim mocnym filarem naszej wspólnoty jest służba, ale żebyśmy umieli dobrze służyć, to co chcemy najpierw zrobić, to chcemy stawać się uczniami. To jest właśnie uczniostwo. Chcemy się stawać uczniami, misjonarzami, tak jak mówi papież Franciszek.
I czynimy to na różne sposoby też, to nasze stawanie się uczniami. Stajemy się uczniami, formując się w naszych małych grupach. Stajemy się uczniami, słuchając konferencji, jeżdżąc na rekolekcje i oczywiście uczestnicząc w tej naszej formacji. Mamy już zeszyty, tak jak powiedziałam na początku, jeżeli kogoś nie było, u Marzenki można kupić zeszyt. Tak jak już od 2 lat, teraz już trzeci rok, mamy te zeszyty, to jest nasza formacja. My rozważamy słowo według, rozważamy też, zastanawiamy się nad tym, co tam jest napisane, jakie są też treści różnych poleceń, zadań, które mamy do wykonania i tym potem się dzielimy na naszych małych grupach. A więc stajemy się uczniami po to, żeby służyć. Żeby służyć. I taką, taką mocną stroną właśnie tej służby to jest dla nas modlitwa za chorych. Modlimy się o uzdrowienie. Teraz w czasie pandemii wiemy, że to różnie wyglądało, ale mszę mieliśmy zasadniczo co miesiąc. Chyba raz tylko nie było. I modlimy się za chorych. Chcemy znowu kłaść ręce na chorych, bo mamy świadectwa ludzi, mamy tam naszą Księgę Cudów, ale mamy też świadectwa ludzi, którzy mówią nam o tym, że kiedy się za nich modlimy, kiedy kładziemy na nich ręce, to oni są uzdrawiani. Na naszych rekolekcjach teraz, jak byliśmy, mieliśmy naprawdę bardzo prostą modlitwę. Modliliśmy się za siebie w małych, 3-osobowych grupkach, to dla tych, których nie było. I mieliśmy mnóstwo świadectw uzdrowienia. Mnóstwo świadectw uzdrowienia. Naprawdę dzieją się cuda, kiedy kładziemy na chorych ręce i modlimy się, ale kiedy naprawdę robimy to też z miłością. Kiedy to nie jest tylko tak, że przychodzę, modlę się, bo wiem, że mogę to robić. Jestem dumny z tego, że mogę to robić. Fajnie, bądź dumny z tego, że możesz to robić. Ale przede wszystkim w twoim sercu musi być miłość do tego człowieka, za którego się modlisz. I w ogóle do każdego człowieka, któremu służysz w jakikolwiek sposób. Jeżeli nie ma miłości, to myślę, że możemy sobie wiele rzeczy podarować. Naprawdę musimy się uczyć miłości. Ja muszę się uczyć miłości. Wiem, że w wielu wypadkach jeszcze nie potrafię kochać i nie potrafię podchodzić z miłością. I widzę efekty tego, kiedy naprawdę potrafię do kogoś podejść i ta miłość jest w moim sercu, a kiedy robię coś, bo robię to z obowiązku. Naprawdę widać różnicę. No właśnie, słuchajcie, tutaj też wypisałam, czemu my się modlimy. My to wszystko ma nas prowadzić też do uwielbienia. To jest takie koło zamknięte. Modlimy się też o wylanie Ducha Świętego. To wszystko, co też Duch Święty nam daje, to też rodzi wdzięczność w naszym sercu i Duch Święty nas uzdalnia do uwielbienia. Taką specyficznym rodzajem służby jest ewangelizacja. Trochę tych dzieł ewangelizacji już mieliśmy i nie chcę powiedzieć, że tutaj nic się nie działo i nie było żadnych owoców, bo były. Ale ja zawsze zadaję sobie pytanie po jakimś, nie wiem, seminarium czy po Alfie, które zrobiliśmy. Nasz wkład w to, co się stało, czy on zaowocował? Czy mamy widoczne owoce? Bo po owocach poznacie, po owocach. Jeżeli to, co robimy, przynosi owoc, to pochodzi od Ducha Świętego. Jeżeli to, co robimy, nie przynosi owocu żadnego albo zły owoc, nie daj Boże, to na pewno to nie pochodzi od Ducha Świętego. To może pochodzić ode mnie albo, co nie daj Boże, od złego ducha. Więc po owocach. Tak? Jeżeli cokolwiek robimy, musimy też patrzeć na owoce. Czy to przynosi owoce w moim życiu, w życiu tych ludzi, przed którymi stoję. W tym roku też tak przy okazji chciałam powiedzieć, że chcielibyśmy zrobić coś, czego jeszcze nie robiliśmy, a mianowicie chcielibyśmy zrobić seminarium uzdrowienia wewnętrznego.
I chciałabym, żeby cała nasza wspólnota w tym wzięła udział. I jeszcze nie wiem, czy to będzie tylko dla naszej wspólnoty, czy też dla ludzi z zewnątrz. O to na razie pytamy Ducha Świętego. Ale chciałabym, żeby cała nasza wspólnota wzięła udział w tym seminarium uzdrowienia wewnętrznego. My też się szkolimy tutaj w Radzie, jeździmy na różne kursy. Teraz też za 2 tygodnie jedziemy w 3 osoby na kurs modlitwy uzdrowienia, uwolnienia metodą 5 kluczy. Nila Lozano, który będzie w Łodzi. Także myślę, że to też jest coś, co w czym nas Pan Jezus prowadzi, w czym nas Duch Święty prowadzi i pokazuje, w jakim kierunku mamy iść. No i mamy ten 5. obszar, to są nasze relacje. Wiecie, żeby wzrastać, żeby chrześcijanin mógł wzrastać, to potrzebuje relacji. Potrzebuje relacji. Potrzebujemy spotkań w grupach, potrzebujemy wspólnoty. To jest nieprawda, że możesz duchowo wzrastać bez wspólnoty i bez relacji. To jest kłamstwo. Możesz, ale wzrost we wspólnocie, a wzrost, który sobie gdzieś tam sam fundujesz, naprawdę jest duża różnica między tym, jak wzrastasz, będąc we wspólnocie, spotykając się w małych grupach, spotykając się na rozmowach z swoimi braćmi, siostrami, spotykając się na rekolekcjach, na wyjazdach, wzrastasz naprawdę o wiele intensywniej i mocniej przede wszystkim. Dlatego do wzrostu duchowego jest ci potrzebna wspólnota. Jest ci potrzebna wspólnota. I to wszystko robimy, bo chcemy być Panu Bogu posłuszni. Chcemy Mu być posłuszni. Tak jak już tu na początku powiedziałam, nie chcemy robić niczego dlatego, że sobie to wymyśliliśmy, ale dlatego, że chcemy postępować zgodnie ze Słowem Bożym, którego nie może w naszym życiu zabraknąć. I stąd też tak dużo Słowa Bożego jest w tych naszych zeszytach. Właściwie na każdy dzień ono nam mówi o czymś innym i inne aspekty pokazuje. Zanim wrócimy jeszcze nad jezioro Genezaret, to ja jeszcze na chwilę chciałam się zatrzymać przy zeszycie. W tym roku ten zeszyt ma coś nowego. Tak, konstrukcja zeszytu jest taka sama, ale ma coś nowego, a mianowicie każdy miesiąc ma nie tylko swój jakiś temat, ale również ma osobę albo coś, co będziemy omawiać. Tak? Na przykład wrzesień to jest osoba Boga Ojca. I do każdego dnia przypisaliśmy też jakieś, w tym miesiącu akurat, też jakieś jedno z imion Bożych. W przyszłym miesiącu to będzie coś innego, za 2 miesiące też coś innego. Nie chcę wam psuć niespodzianki, więc tylko mówię, żebyście też nie byli zaskoczeni, że jakoś będziemy się każdego dnia skupiać bardzo na jednym, albo imieniu, albo jakiejś tam innym czymś, co jest zapisane do każdego dnia, tak? Jest wpisane w każdy dzień. Dobra, to wracamy nad jezioro Genezaret. Wiecie, kiedy nam tak nie wychodzą różne rzeczy, nie? Kiedy na przykład zamiast 60 osób, które tak marzyło mi się, że tu dzisiaj będzie, jest połowa z tego, to zawsze mamy taką pokusę powiedzieć tak jak Szymon, nie? Odejdź ode mnie, Panie, odejdź ode mnie, ja już mam tego dość, nie? Ja już nie chcę, mi się już nie chce. Odejdź ode mnie, zostaw mnie, ja będę sobie robić po swojemu. Mamy taką pokusę. Chcielibyśmy zostać nad tym naszym jeziorkiem, chcielibyśmy robić to, co robiliśmy do tej pory, co nam przynosiło jakąś satysfakcję, co było fajne i nie chcemy i nie chce nam się. Ale Pan Jezus mówi bardzo konkretnie, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Ludzi będziesz łowił, nie bój się. Nie bój się, ja mam dla ciebie zadanie.
I zobaczcie, że znowu najpierw, zanim Jezus powiedział do Szymona, będziesz łowił ludzi, to najpierw kazał mu zrobić to, co Szymon znał. Wypłyń na głębie, zarzuć sieci. Tak? To, co było tydzień temu. Stągwie przyjęły wodę, tak jak zawsze. Dopiero potem stały się winem. Woda stała się winem. Pan Jezus najpierw posyła Szymona na morze, na Morze Galilejskie i każe mu zrobić to, co robił do tej pory. Inaczej, ale to samo. A potem będziesz łowił ludzi. Także nie zniechęcajmy się, kiedy będziemy po raz kolejny robić to samo. Nie wiem, po raz kolejny przyjdziemy w czwartek, po raz kolejny będzie uwielbienie, potem te rekolekcje, ten zeszyt i tak właściwie nie wiem. Nie zniechęcajmy się, bo być może jest to czas, kiedy mamy się przygotować do czegoś. Nie wiem, będziemy w tym roku pytać też, dużo będziemy pytać, co mamy robić dalej. Mam nadzieję, że już normalnie będziemy się spotykać i co mamy robić i w jaki sposób ewangelizować. Będziemy o to pytać, ale nie zniechęcaj się, jeżeli na razie Pan Jezus powie, wypłyń na głębie, zrób to, co robiłeś do tej pory, ale wypłyń na głębie w twojej pracy, w twojej rodzinie. Może nie od razu cię poślę do Chin, żebyś ewangelizował. Zewangelizuj na razie Świętochłowice albo Katowice, albo Chorzów. Także nie zniechęcamy się, chociaż taka pokusa w nas na pewno będzie. We mnie czasami jest. Naszym zadaniem jest pójść za Jezusem, za Jego głosem i robić to, co On mówi. I na koniec chciałabym was jeszcze zaprosić nad Atlantyk. Chcę wam opowiedzieć historię, być może, którą znacie, na pewno znacie, bo historię Titanika zna każdy. Jak ja ją opowiadam, to się zawsze wzruszam, więc jeżeli się wzruszę, to przepraszam. Ale to jest niesamowite, wiecie. Historia Titanika to jest tak naprawdę historia trzech statków, które w jakiś sposób pokazują nam trzy działania wspólnoty, w jaki sposób może działać wspólnota i w jaki sposób może działać lider wspólnoty. Titanika, wiecie, że Titanika zbudowano jako okręt niezatapialny. Tak? Miało być okrętem niezatapialnym. Kapitanem tego okrętu był kapitan Smith, chyba się tak nazywał. W każdym bądź razie to był człowiek, który w swoim życiu nie miał żadnego wypadku na morzu. Był już doświadczonym żeglarzem, doświadczonym kapitanem. Nigdy nie miał żadnego wypadku. Wszystko mu zawsze wychodziło. Wszystko mu się układało. Wszystko było okej. Z każdego rejsu wracał zadowolony i szczęśliwy. I być może, że to było to, co go zgubiło. Ponieważ on się uważał za człowieka, któremu wszystko zawsze wychodzi i możemy dziś, nie oceniając, powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj pychy. Tak, mnie to wszystko wyjdzie, jestem na statku niezatapialnym. Słuchajcie, na tym statku, jak czytałam, ci marynarze nie mieli nigdy żadnych ćwiczeń, jak korzystać z szalup. Tych szalup mieli połowę czy ileś tam mniej, niż mieli wziąć ze sobą. Oni dopiero wtedy, kiedy była katastrofa, uczyli się, co mają zrobić z tymi szalupami. Wiecie, wielu z was pewnie oglądało film i wiecie, że na tych szalupach na początku odpływało po parę osób, bo oni nie wiedzieli, co mają robić, a tam pod pokładem czekali ludzie na ratunek, a statek tonął. Ale kapitan, zanim statek zaczął tonąć, zignorował cztery ostrzeżenia o górach lodowych. Dlaczego? Dlatego, że chciał, żeby na jego statku wszyscy się czuli dobrze. Żeby na jego statku się ludzie dobrze bawili. Żeby na jego statku było najlepiej. Jego statek miał być statkiem, który będzie po wsze czasy wspominany jako statek niezatapialny. I to go zgubiło.
ale to, czego nie było w filmie, w tej katastrofie również brał udział, czy miał swój udział bardziej, inny statek, statek Kalifornian. Statek Kalifornian był bardzo blisko statku Titanica. Na tyle blisko, że kiedy zobaczył wystrzeliwane race, to pomyślał sobie, że to pewnie jest ostrzeżenie. Zobaczył te race, zobaczył nawet to, że statek się zatrzymał. Oni widzieli, że ten statek się zatrzymał. I kiedy były wystrzeliwane race, to pomyśleli sobie, a to jest po to, żeby ostrzec inne statki. Nie zadali sobie trudu, żeby obudzić telegrafistę i sprawdzić i zapytać, co się dzieje. Kapitan tego statku był bardzo zachowawczy. Pomyślał sobie, że jeżeli światła na Titaniku zgasły, to pewnie dlatego, że statek jest już poza horyzontem. To był człowiek, który nie chciał podjąć żadnego ryzyka. On chciał bezpieczeństwa dla swojej załogi, dla swoich pasażerów, skąd inąd wspaniała sprawa. Ale przez to zginęło mnóstwo osób. Dlatego, że Kalifornian nie pospieszył na pomoc. Dlatego, że kapitan był zachowawczy. Dlatego, że powiedział sobie, na pewno im się uda. Ktoś inny im przyjdzie z pomocą, jeżeli te race są wystrzeliwane z innego powodu niż tylko, żeby ostrzec inne statki. Odpłynęli. I teraz jest najtrudniej. Najtrudniej dla mnie, bo to, co zrobił kapitan Carpati, to jest właśnie moje marzenie. Żeby taka była nasza wspólnota. Żebym była takim liderem. Co zrobił kapitan Carpati? Kiedy telegrafista wpadł do niego, do kajuty z informacją, że Titanic wysłał prośbę o pomoc, to kapitan nakazał natychmiast stop i cała wstecz. A potem dopiero kazał sprawdzić telegrafiście, czy się czasem nie pomylił. Najpierw zadziałał. Mało tego, oni też płynęli cała naprzód, wiedząc, że mają przed sobą góry lodowe. Ale kapitan Carpati posłał na bocianie gniazdo dodatkowego człowieka. Na burtę postawił dodatkowych ludzi. Po bokach postawił ludzi, którzy mieli wypatrywać gór lodowych. A sam stał z przodu razem z nimi i się modlił. Nakazał również lekarzom, którzy znali włoski, węgierski i angielski, żeby byli gotowi przyjmować rozbitków, kucharzom i innym pracownikom statku nakazał nagotować zup, herbat, kawy, swoją kajutę, wszelkie pomieszczenia przeznaczył dla rozbitków. Załogę, nie tylko załogę, ale i pasażerów poinformował o tym, co robi, co się stało i co robi. I w taki sposób raz, że zapanował pokój niesamowity na tym statku, a po drugie ci pasażerowie sami chcieli pomagać. Odstępowali swoje kajuty rozbitkom.
sami chcieli pomagać. I kiedy Karpatia około godziny 4 rano przy wschodzie słońca dotarła na miejsce, skąd był ostatnie wołanie SOS, to zobaczyli, że minęli mnóstwo gór lodowych, nie tylko te, które wypatrywali, które widzieli i które udało im się ominąć, ale były takie, które nie widzieli, a które ominęli. To jest moje marzenie. Żebyśmy byli gotowi. Gotowi przychodzić z pomocą ludziom, tym, którzy są straceni. Żebyśmy byli gotowi im pomagać. Żebyśmy przestali siedzieć w tym swoim bajorku. Ale żebyśmy byli gotowi iść na ratunek tym, którzy jeszcze nie znają Pana Jezusa. I dlatego proszę was, ja was dzisiaj proszę o poświęcenie. Ja was proszę o poświęcenie, bo do tego trzeba poświęcenia. To się nie da tak zrobić, ratować ludzi tak po prostu, a może ktoś im pomoże, może ktoś jakoś kiedyś im powie o Jezusie, może ktoś kiedyś do nich dotrze. Ja was proszę o poświęcenie, przede wszystkim o poświęcenie Panu Jezusowi, żebyście Jemu poświęcili swój czas, swoje pieniądze, swoje ambicje, swoje plany, swoje marzenia i żebyście słuchali tego, gdzie On was posyła i o czym do was mówi, co chce, żebyście robili. Myślę, że też tak konkretnie tym poświęceniem dla nas, dla wspólnoty i do wspólnoty będzie to, że będziemy tu przychodzić co czwartek bez względu na okoliczności i sytuacje, bez względu na to, co się dzieje w moim życiu, czy mi się chce, czy nie chce. Będziemy tu stawać w uwielbieniu. O to was proszę, żeby ten czwartek był dla nas naprawdę dniem, który my chcemy poświęcić Panu Bogu, wieczorem właściwie, który chcemy poświęcić Panu Bogu i sobie. Żebyśmy nie przybiegali na ostatnią chwilę. Żebyśmy tu byli pół godziny wcześniej przynajmniej odpowiedzialni, a przynajmniej te 10 minut wcześniej wszyscy inni. Żebyśmy się mogli przygotować na to, co będzie się działo, bo tu się dzieją naprawdę wielkie rzeczy i żeby nam to nie umknęło. Dlatego proszę Cię o takie poświęcenie. O poświęcenie czwartkowego wieczoru dla Pana i dla wspólnoty. Proszę was też o poświęcenie tego czasu codziennie na modlitwę z zeszytem. Proszę Cię, znajdź sobie taki czas. Znajdź sobie taki czas, te 15 minut minimum, żebyś mógł spotkać się z Panem na modlitwie, rozważając to słowo, które na dany dzień mamy. To będzie kolejne poświęcenie. Proszę Cię o poświęcenie przychodzenia na spotkania w grupach. Proszę Cię o zaangażowanie w tej wspólnocie. Proszę też w miarę możliwości o wspieranie naszych dzieł ewangelizacyjnych konkretnymi jakimiś wpłatami. Niektórzy robią to na konto, niektórzy do skarbonki. Bardzo wam też tutaj z tego miejsca dziękuję. Inni robią różne rzeczy i nie biorą za to pieniędzy. Bardzo wam za to dziękuję. To jest konkretne poświęcenie. Przychodźcie też na te nasze spotkania, jakieś dodatkowe wyjazdy, rekolekcje. Zarezerwujcie sobie już czas. Będzie niedługo kalendarz, już można zobaczyć, jakie tam mamy plany i daty. Zarezerwujcie sobie czas.
Rekolekcje będą prawdopodobnie w pierwszym tygodniu sierpnia. Zarezerwujcie sobie już urlopy. Niech to nie będzie tylko coś, co robimy z doskoku, bo wiecie, my się rozwijamy. My się rozwijamy na tych rekolekcjach, my się uczymy. Nie bądźmy takimi ludźmi jak ci, którzy na Titaniku nie mieli pojęcia, co mają zrobić i uczyli się dopiero wtedy, kiedy statek tonął. Bo wiemy, że my też mieliśmy takie sytuacje, że nie wiedzieliśmy, co robić, jak sobie poradzić, no bo nie nauczyliśmy się, bo nie wiedzieliśmy. Dlatego ja bym chciała, żebyśmy się też uczyli, żebyśmy nie tylko, co jest oczywiście najważniejsze, żebyśmy nie tylko uczyli się modlić, ale żebyśmy też uczyli się pracować z ludźmi, uczyli się, jak się modlić wstawienniczo, uczyli się, jak się posługiwać charyzmatami. Żebyśmy umieli to robić, a nie potem po omacku próbowali, czy mi się to uda, czy mi się nie uda. Dlatego bądźcie też otwarci na te nasze, bo mówię to, co gdzieś tam wypracujemy na spotkaniach Rady. Bądźcie otwarci na te propozycje. Nie buntujcie się od razu, że nie zrobicie, nie przyjdziecie. Chociaż ja wiem, że ci, którzy tu są, to zawsze przychodzą i robią. Ale myślę, że też będą mnie słuchać inni. Dlatego was też o to proszę. Proszę. Proszę o takie poświęcenie. Pora się obudzić. To już ostatni slajd. Pora się obudzić. Słuchać i robić to, co chce Pan. Słuchać i robić to, co chce Pan. I włożyć w to całe serce. I robić to z miłością. Z miłością, bo inaczej nasze poświęcenie nie ma sensu. Panie, dziękuję Ci za tą wspólnotę, dziękuję Ci za tych wszystkich, których tutaj stawiasz, przyprowadzasz. Ja wierzę, Panie, że będziesz przyprowadzał nam ludzi, że ta wspólnota się rozrośnie, że ta wspólnota będzie silną wspólnotą, bo będzie Twoją, bo jest Twoją wspólnotą. Panie, dziękuję Ci za wszystkie łaski i błogosławieństwa. Proszę Cię, otwieraj nasze serca, otwieraj nasze uszy, nasze umysły na Twój głos, na Twoje prowadzenie. Proszę Cię, Panie, abyśmy nie byli nigdy wspólnotą zachowawczą, żebyśmy nie byli arogancką wspólnotą, która wszystko wie i której się wydaje, że nic jej nie złamie. Daj nam być gotowymi na Twój głos i gotowymi na poświęcenia i gotowymi na to, że pójdziemy tam, gdzie Ty nas poślesz. Amen.